Opowiem Wam dzisiaj o naszym nowym produkcie, pompie do systemu REOS, która wzmacnia ciśnienie. Dzięki niej będziesz mógł pracować nawet w dwie osoby jednocześnie. Dobra, wszystko po kolei. Zaczynamy od rozwijania węży. Tutaj mamy 100 metrów węża ucelowego. Specjalnie mamy go dzisiaj aż tak dużo, żeby zrobić test, czy system starcza na te ponad 150 metrów zasięgu. To jest zasilanie. Węża krótkiego odpinamy do systemu. Odkręcić jeden zawór. Węża ze źródła wody wpinamy na dole pompy. Odkręcamy zawór na maksa. Włączamy wodę i włączamy pompę. Możemy dać chwilę membranie, aby się przepłukała. W tym czasie można rozwinąć węże do kija. Od razu wkładamy wąż rozwinięty do kija. Zdjąć przegub. Podpinamy do szczotki. I to samo z drugim kijem. Maseczka musiała zostać założona ze względu na nagły przejazd radiowozu. Jesteśmy teraz w pełni bezpieczni. Aby podpiąć dwa kije, trzeba jeszcze rozdzielacza. Jeden i drugi. No dobra. Jak wiecie z poprzedniego filmu, aby rozpocząć pracę, przykręcamy zawór do około 90%. Mały strumień musi pozostać, to jest bardzo ważna kwestia. Teraz woda nam się zaczyna rozdzielać na czystą i brudną. Zaraz czysta trafi nam na kije. Ta pompa umożliwia pracę dwóm operatorom lub jednemu na bardzo dobrym przepływie, bardzo dobrym ciśnieniu. Wzmacnia wydajność tego systemu około 50%. Przydaje się, gdy właśnie mamy bardzo daleko źródło wody, dalej niż 80 metrów, gdy właśnie chcemy pracować w dwie osoby, to możemy taką pompę sobie jak najbardziej dokupić. Zdecydowaliśmy się na właśnie takie rozwiązanie, że pompa była osobno, po to, żeby ktoś nie musiał wydawać od razu kasy na zestaw z pompą, który jest znacznie droższy, tylko mógł właśnie zacząć od takiego systemu, nauczyć się na nim myć, nauczyć się go obsługiwać, podłapać zlecenia, a dopiero później można dokupić pompę, która na pewno usprawni w jakiś sposób pracę. Jest to pompa Grundfossa. We współpracy wspólnie dobraliśmy pompę, która jest optymalna dla takich systemów. Mamy też pompę, która jest trochę mniejsza, trochę słabsza i ona wzmacnia również ciśnienie, ale nie aż tak bardzo. Także na niej mogłaby pracować tylko jedna osoba, ale na pewno zwiększy i podtrzyma to ciśnienie, które tracimy na długich wężach. OK, zmierzmy teraz, ile otrzymujemy wody demineralizowanej przy pracy dwóch szczotek. Użyjemy do tego litrowej butelki i stopera. Wpinamy wężyk. OK, mamy litr w 41 sekund. Dobra, teraz drugi. Generalnie takie minimum do mycia przeszkleń, przy czym się optymalnie pracuje, to jest litr na minutę. Tutaj mamy jakieś 25% lepszy wynik. Sprawdźmy, jak jest na drugiej szczotce. Mhm.
Zawsze może być tak, że na jednej szczotce jest więcej lub mniej, bo to właśnie są zaworki na rozdzielaczu, gdzie możesz właśnie wyregulować ciśnienie. Wiadomo, że jeżeli przykręci się na jedną, no to ogranicza się ciśnienie na tej szczotce i drugiej będzie lecieć więcej. Wynika to z, nie wiem, z różnej długości węża, z różnego ułożenia węża, tego do kija. Tutaj mamy bardzo podobnie, bo akurat mamy równej długości węże. Nawet lepiej, mamy 33 sekundy. Napełnił się litr. To jest praktycznie 2 litry na minutę. Na takim zestawie już się pracuje naprawdę bardzo fajnie. Mamy tutaj 100 metrów węża do maszyny i po 50 metrów węża do kijów. Dobra, umyjmy teraz jakieś okna. Nie zastanawiacie się, czy ciśnienie się znacznie nie obniży przez długi kij. To obniży się, ale nieznacznie. Dzisiaj niestety tego nie zmierzę, ale mierzyłem to przy projektowaniu systemu. Spada ono jeszcze o jakieś 5-10% przy takim 15-metrowym kiju. To jest stosunkowo niedużo. To jest kij Gardinera Supermax 50. Ma już jakieś 5 albo 6 lat. Cały czas jeszcze daje radę. Z czasem kij staje się bardziej giętki, więc ten nowy na pewno będzie sztywniejszy. Ale tu jak widzicie na tych 10 metrach jest całkiem nieźle. A ta elewacja nie była myta chyba 15 lat, albo 20, albo w ogóle. Dzisiaj robimy to tylko, żeby wam pokazać, jak to działa. Na pewno widać ewidentną różnicę. Ale fajnie sprzęt macie. Fajny, no. Dobra, wystarczy. Mieliśmy jeszcze sąsiadowi reklamę. Przy okazji, cieszę się. Dzięki temu też, że pompa jest osobno, a nie razem na ramię, to jeżeli kiedykolwiek przyjdzie ci nieść ten system po schodach lub go gdzieś właśnie wnosić czy wsadzać do auta, to waży 25 kg, a to 19. Jeżeli byłoby razem jedno na drugim, to w jedną osobę nie ma szans. Okej, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przekonałem was do zakupu systemu i do zobaczenia w przyszłości na następnych filmach. Dzięki.